Zaczynamy potrójne espresso. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości, a są nimi Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. I Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie. My również pozdrawiamy. Dzisiaj Warszawa śnieżna, biała, czyli zimowa, ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o polityce, bo w polityce się dzieje. Zacznę od pana Andrzeja Grzyba dzisiaj. Panie pośle, czy ustawa wiatrakowa Pauliny Henning-Kloski wpływa na wizerunek trzeciej drogi? Ja myślę, że ta ustawa nie była dobrym projektem. Sami autorzy się, że tak powiem, zreflektowali w tej sprawie i wycofali tę część ustawy, która dotyczyła akurat kwestii wiatrakowych. I wprowadzając, przygotowując jednocześnie autopoprawkę, która właściwie jest nowym projektem ustawy, gdzie tych kwestii związanych z budową wiatraków nie ma. Ja myślę, że powinniśmy się poruszać akurat, jeżeli chodzi o kwestię ustawy wiatrakowej, w zakresie tych uzgodnień, które zostały poczynione jeszcze przez poprzedni rząd, poprzedniej kadencji, gdzie była uzgodniona odległość 500 metrów od zabudowań. To jako taki główny element tejże ustawy, co zostało zmienione i uważam, że zostało to zmienione z pewną szkodą dla całego uzgodnionego projektu z interesariuszami, w tym również samorządami, z organizacjami tychże samorządów, zostało zmienione w trakcie posiedzenia komisji, a następnie przyjęte zostało przez cały Sejm. Ale pan trochę unika, panie pośle, takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy wpływa na wizerunek trzeciej drogi, czy nie. Proszę panią, myślę, że wizerunek ciągle się buduje i dlaczego nie są najlepszą rekomendacją, ale nie powiedziałbym, że to jest cała... Dobrze, to jeszcze dopytam. Pan Michał Gramatyka powinien zastąpić panią Paulinę Henning-Kloskę, czy nie? W projektach poselskich, kiedy się nie ma całego aparatu rządowego do ocenienia skutków regulacji, a nikt nie dokonuje takich ocen skutków regulacji w projektach poselskich. Teraz jest zapowiedź, że Kancelaria Sejmu przejmie na siebie taki obowiązek, no to wtedy oczywiście wszystkie te mankamenty tych projektów poselskich być może rozumiem. Dobrze. Dobrze, pan Krzysztof Lipiec, panie pośle, pan Michał Gramatyka jest tutaj, no tak się plotkuje, że zastąpi panią Paulinę Henning-Kloskę na funkcji ministra klimatu, czy jednak pan dałby szansę pani poseł z Polski 2050? Ja to powiem tak, to nie jest moja sprawa. Zaczekajmy do poniedziałku. W poniedziałek pan premier Mateusz Morawiecki przedstawia exposé. Być może, że Polskie Stronnictwo Ludowe się zreflektuje, bo dzisiaj ten sygnał ze strony pana posła, który przed chwileczką wyraził niezgodę na tego typu procedowanie, które zostało poczynione przez Platformę Obywatelską, jak i również Polskę 2050, którzy w tym procesie legislacyjnym przerzucają sobie tego gorącego kartofla. Nie ma dzisiaj wskazanych osób winnych za taki stan rzeczy. Tak więc zaczekajmy, nie wróżmy dzisiaj z fusów. To nie jest moją sprawą, żebym ja dyktował ewentualnie po kolejnej próbie tworzenia rządu skład Rady Ministrów i to jeszcze Donaldowi Tuskowi. Ja przede wszystkim tego kandydata tej obecnej większości, kandydata na urząd premiera, no jestem zadziwiony, że państwo się godzicie, szczególnie właśnie w Polskim Stronnictwie Ludowym, który Donald Tusk już niejednokrotnie was wyprowadził w pole i że jeszcze do niego macie zaufanie, no to jest sprawa bardzo dziwna. Ale wróćmy do afery wiatrakowej. Panie pośle, no oczywiście zgoda pełna co do tego, że rzeczywiście poselskie projekty mają łatwiejszą drogę w procesie legislacyjnym, ale to przecież nie kto inny, ale doświadczeni politycy Platformy Obywatelskiej za tym się kryli. Oni doskonale przecież zdawali sobie z tego sprawę, że tego typu ustawa, tak naprawdę wrzutka do ważnej ustawy, mocą której należało mrozić ceny nośników energetycznych, że ta wrzutka została poczyniona.
to przecież nie o to chodziło, żeby wyprowadzić w pole swojego najbliższego koalicjanta, tylko chodziło o to, że pewnie myślano, że nikt tego nie zauważy, no i uda się przeprowadzić te przepisy wielce kontrowersyjne, przepisy, które tak naprawdę w moim przekonaniu nie powstały w polskim Sejmie, a były napisane przez jakieś ośrodki lobbystyczne, nie wiadomo czy jeszcze krajowe. No i nie ma też co tutaj dużo także mówić, stawiamy kropkę w takim razie. Stawiamy poza przyzwoleniem Donalda Tuska. Stawiamy kropkę w takim razie. Andrzej Grzyb, ja rozumiem, że PSL, że PSL-owi się ta sytuacja może nie podobać, ale jakby zostawiliście to państwo Szymonowi Hołowni, aby jakby posprzątał, że tak powiem, po tej sytuacji, czy nie? No my przede wszystkim do tego projektu poprawionego zgłosiliśmy poprawkę, która w sposób jasny i klarowny reguluje sprawę między nim wsparcia. Gdyby ceny przekroczyły pułap ustalony w ustawie, żeby była możliwa udzielona do udzielenia pomoc dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, również dla gospodarstw rolnych. Uważamy, że to jest jeden z elementów, który powinien w tym poselskim projekcie ustawy w sposób jasny wybrzmieć. To było tam zamarkowane, ale nie dość jasne pewnie było to sformułowanie, stąd zaproponowaliśmy, aby to się znalazło. Również sprawa wydaje się być tutaj istotna i ważna, bo pani minister klimatu i energii stwierdziła w swoim wystąpieniu, że koszt ustawy przygotowanej przez rząd to jest 31 miliardów złotych. Przy czym część tych pieniędzy miałaby być pokryta z tak zwanego funduszu wypłaty różnicy cen, na które składają się firmy wydobywcze, a więc również firmy gazowe. Ale ponieważ w związku ze spadkiem akurat cen na rynkach ten fundusz nie pokryłby tych zobowiązań, to trzeba będzie całą resztę pokryć z budżetu państwa. Przy czym ta reszta, która miałaby być pokryta z budżetu państwa, nie znajduje się w projekcie budżetu, który został 30 września złożony jeszcze w poprzedniej kadencji przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. To on też w tej regulacji projektu, czy propozycji projektu poselskiego, ta pomoc jest ograniczona do połowy roku, żeby zobaczyć, jak wyglądać będzie sytuacja po pierwsze z budżetem, po drugie, jak będzie wyglądała też sytuacja z cenami na rynku energii. No właśnie, tutaj pan od razu wyprzedził moje kolejne pytanie, panowie. To może tutaj powiem, dlatego że ceny na rynku energii spadły, ale też nie mamy mechanizmu, który by określał, tak, jest teraz jest projekt PiSu o zamrożeniu cen energii, panie pośle. Które zostało zlikwidowane i większość energii jest sprzedawana poza giełdą. Stawiamy kropkę, panie pośle. Myślę, że te warunki, jeżeli się okaże, że na przykład ta sytuacja będzie wymagała wsparcia, to ta ustawa będzie mogła być przedłużona. Właśnie, stawiamy kropkę, panie pośle. Panie pośle, zamrożenie cen energii na pół roku, bo nie wiemy, jak wygląda budżet, mówi Marek Sawicki. Pytanie do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Macie swój projekt o zamrożeniu cen energii na dłużej niż pół roku. Ta dyskusja w Sejmie dzisiaj i wczoraj pokazuje, że to zamrożenie cen energii będzie na pół roku. Ja zastanawiam się, jak to przetrwają przedsiębiorcy mali i średni. Krzysztof Lipiec. Jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie. Może ta większość koalicyjna zreflektuje się i wsłucha się w głos pani minister, która wczoraj rekomendowała rządowy projekt ustawy i zachęcała do tego, żeby ta większość przyjęła w ramach autopoprawek do swojego projektu przedłożenia rządowe. Rząd przedłożył naprawdę bardzo dobry projekt ustawy dotyczący mrożenia cen energii. To jest nic innego jak powtórzenie tego, co miało miejsce w 2023 roku, a więc rekompensaty z tego tytułu do końca 2024 roku z zachowaniem
tych limitów, do których będzie obowiązywało mrożenie cen nośników energetycznych. Pan poseł mówi, że bardzo dobre, ale ten projekt się nie podoba Sejmowi, znaczy tej większości. Nie, no ale on się tylko nie podoba, dlatego że powstał w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta jedyna rzecz, która jest spoiwem dla nowej, że tak powiem, koalicji, bo wszystko, co pochodzi od Prawa i Sprawiedliwości, ma być złe, a ta rzeczywistość jest zgoła odmienna. Andrzej Grzyb, to prawda? Nie podoba się, bo to jest PiSu? Ja powiem jedną rzecz panu posłowi tylko. My mamy dzisiaj w tej chwili najlepszy budżet od początku przemian ustrojowych. To jest budżet, którego dochody opiewają na kwotę blisko 690 miliardów złotych. Rząd Morawieckiego poradził sobie z nieplanowanymi rzeczami, poradził sobie z COVID-em, poradził sobie z kryzysem energetycznym wywołanym wojną i my mieliśmy odwagę dokonywać zmian w budżecie, czego po waszej stronie z wcześniejszych doświadczeń Andrzej wynika, Grzyb, że takiej odwagi dziękuję, panie pośle, nie mieliśmy. Andrzej Grzyb, czy nie ten projekt się nie podoba? Żeby nie było środków finansowych na mrożenie cen energii. Andrzej Grzyb, panie pośle, ten projekt nie znajdzie poparcia, bo to jest projekt PiSu, tak czy nie? Panie redaktor, gdyby rząd chciał, żeby ta ustawa została przyjęta, to by to zostało zrobione już w sierpniu razem z nowelą budżetu. No niestety mieliśmy tą przerwę sześciotygodniową w pracach Sejmu pomiędzy poprzednią a obecną kadencją Sejmu. To był też czas na to, żeby można było jeszcze w miesiącu wrześniu uchwalić tę ustawę. Wtedy nikt nie miałby wątpliwości, że intencja rządu jest tutaj spójna. To znaczy, że te 31 miliardów, które jest potrzebne, znajduje się również w projekcie budżetu. A takiej sytuacji nie mamy, bo pani minister Trzeciakowska powiedziała wyraźnie, żeby sprostać temu zobowiązaniu w wysokości 31 miliardów na skutki pomocy, trzeba nie tylko zabrać wszystkie pieniądze, które są kalkulowane w funduszu różnicy cen, ale również trzeba dołożyć z budżetu. Ale żeby dołożyć z budżetu, to trzeba dokonać noweli projektu budżetu, który został złożony 30 września do laski marszałkowskiej. Więc nie ma pokrycia, panie pośle. Dobrze, to stawiamy kropkę. Ale panie pośle, przecież pan poseł dobrze wie, że jeszcze w toku prac parlamentarnych nad budżetem państwa nie mieliśmy jeszcze żadnego ruchu. Cała procedura uchwalenia budżetu jest przed nami. Nie było ani pierwszego czytania. Tak więc tutaj z tego powodu nie ma co panikować. Panowie. Przedłożenie rządowe jest bardzo dobre i z całą pewnością te kwoty znajdą się w budżecie państwa. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że zapomnieliście o małych i średnich przedsiębiorstwach w tym projekcie poselskim. Zapomnieliście o rolnikach, bo sam pan poseł przed chwileczką powiedział, że złożyliście poprawkę do procedowanej ustawy. Tak więc zapomnieliście tak naprawdę o Polakach, a dla was, dla tej koalicji najważniejsza była sprawa lobbyingu. Andrzej Grzyb, ad vocem, bardzo proszę, zapomnieliście o rolnikach i o przedsiębiorcach? No, wyraźnie chcę powiedzieć, że nie, że jest to projekt poselski, w którym posłowie PSL-u nie współuczestniczyli, nie są sygnatariuszami tego projektu. W związku z tym po przeczytaniu tego projektu zaproponowaliśmy między innymi zmiany w postaci poprawki. I ta poprawka dotyczy właśnie tej klarownego zapisu, że zarówno mikro, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również rolnicy będą objęci skutkami tej ustawy, czy pomocą w trybie tej ustawy. I to jest uzgodnione i ta poprawka zostanie, że tak powiem, włączona. Panowie, idziemy dalej. Zobaczymy. Idziemy dalej, panowie. To pierwsze posiedzenie Sejmu, ono rzeczywiście się rozwleka. Ono jest bardzo długie. Pani redaktor, jeszcze jedno słowo. Natomiast pan poseł powiedział, że to jest świetny projekt budżetu, no ale jest tam 90-miliardowa luka, która musi być pokryta z emisji obligacji. I kto wie, czy ona nie będzie musiała być większa ze względu również na skutki powodowane tą ustawą. Więc to nie jest tak, że ten oczywiście budżet jest wielokrotnie wyższy w stosunku do budżetu z roku 2015, ale w międzyczasie nastąpił wzrost gospodarczy, w międzyczasie również nastąpiły zmiany podatkowe. W międzyczasie mamy również inflację, która za dwa lata skumulowana prawdopodobnie będzie gdzieś na poziomie 28%, a przecież podatki również rosną i dochody budżetowe. No nie, podatki to akurat nie rosną. Krzysztof Lipiec, ad vocem do tego, idziemy dalej, panowie. Ale proszę jeszcze pamiętać, że budżet bardzo mocno partycypuje w to, aby
poprawić stan bezpieczeństwa narodowego, zakupy na dozbrojenie polskiej armii. To wszystko kosztuje. My potrafimy to wszystko godzić, a tym deficytem, o którym pan poseł mówi, to nie ma się co bardzo przejmować, bo gorzej by było, gdyby państwa polskiego nie było stać na pokrycie tego deficytu budżetowego, ale jednak jest tak, że ten deficyt budżetowy, który tak naprawdę pomimo prognozy, bo budżet jest w pewnym sensie prognozą dodatków i wydatków państwa polskiego, zawsze na koniec roku się zmniejsza. Tak będzie również w 2023 roku, kiedy będziecie państwo być może w nowej koalicji głosować za udzieleniem rządowi absolutorium i z tytułu wykonania tutaj kropka. Budżetu. Panowie, idziemy dalej. Dzisiaj Sejm głosuje w sprawie komisji śledczych i teraz zacznę od pana Krzysztofa Lipca. Panie pośle, czy pan zgłosił się już do którejś z tych komisji? Poinformował swojego szefa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że pan na przykład chciałby być w komisji do spraw wyborów kopertowych? Czy pan nie zgłasza takiego akcesu? Nie, ja nie zgłaszałem, bo w klubie Prawa i Sprawiedliwości są osoby, które mają znacznie większe kwalifikacje od moich. Skromny. Tam przede wszystkim powinni być prawnicy, tacy prawnicy, którzy wykonywali zawód, bądź jeszcze wykonują zawód prawnika, adwokaci, radcowie prawni. I sądzę, że to jest dla nich najlepsze miejsce, bowiem ich doświadczenie zawodowe, życiowe z całą pewnością predestynuje ich do tego, aby w takiej komisji pracowali. Andrzej Grzyb się uśmiecha. Ja czuję, że chce nam powiedzieć, że pan już w takiej komisji się widzi, bo teraz ustalmy. Tutaj dzisiaj jest dyskusja o trzech komisjach, ale po nowym roku pan Michał Kobosko powiedział, że takiej komisji może powstać 20. Panie redaktor, z tymi prognozami co do ilości komisji ja bym... Nie przesadzał? Był bardzo ostrożny. Jeżeli będzie, byłby nadmiar, to nastąpi pewnego rodzaju inflacja zainteresowania tymi komisjami. Niech te trzy komisje, które zostały już wyznaczone przez większość sejmową, rozpoczną swoją pracę, pokażą swoje efekty. Jeżeli będzie jakaś potrzeba wyjaśnienia czegoś, co w polityce państwa ma istotne znaczenie i to będzie uzasadnione. Okej, okay. A zgodnie z parytetami, ile członków komisji w tych komisjach powinno być z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Bo wypowiedzi polityków opozycji dzisiejszej jeszcze mówią o tym, że trzech. Czy to nie jest tak, że powinno ich być czterech, tych członków każdej z komisji? No, z tego, co słyszałem, takie proporcje mają być. No, my, przynajmniej mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, będziemy mieli jednego przedstawiciela w tej komisji, a więc stosownie do wielkości również klubu. Takie są zwykle negocjacje, które są prowadzone na poziomie przewodniczących Konwentu Seniorów, a więc przewodniczących klubów parlamentarnych. I to jest to gremium, które ustala liczebność. Rozumiem. Andrzej Grzyb, czy pan się spodziewa, że tu coś będzie inaczej, jeśli chodzi o skład tych komisji i ilość członków z ramienia PiSu? Ja słyszałem o takich proporcjach. Właśnie 4. Krzysztof Lipiec, a pan? Nie, no przy budowaniu składu osobowego każdej z tych komisji powinien być brany pod uwagę parytet, a więc wielkość klubów parlamentarnych, które zasiadają w polskim Sejmie. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości zawsze tak było, że my tego parytetu dotrzymywaliśmy. W prezydium Sejmu nie narzucaliśmy kandydatów partiom opozycyjnym, kto ma reprezentować ich środowisko polityczne w prezydium Sejmu, tak jak to się dzisiaj dzieje. Ja myślę, że ta błazenada, która jest wykonywana przede wszystkim przez pana marszałka Hołownię, ona tak naprawdę psuje polski parlamentaryzm, bo mówienie o czymś, co ma być idealne, co ma być inaczej niż w poprzedniej kadencji, no dzisiaj kładzie się wielkim cieniem na tej większości, która funkcjonuje dzisiaj w polskim Sejmie, bo tak naprawdę wszystko jest odwrotnie niż tak, jak mówi marszałek Hołownia. Krytykował zamrażarkę, wprowadził zamrażarkę w procesie legislacyjnym. Mówił o demokracji, ograniczają nam możliwość zgłoszenia kandydata na urząd wicemarszałka i tak dalej. Nic dobrego, nic nowego, po prostu nawiązywanie do najgorszych tradycji polskiego parlamentaryzmu. Dzisiaj mamy to gołym okiem widoczne.
to, co dobrze, się dzieje w polskim to zapytam Sejmie. Jeszcze pana posła PSL-u. Panie pośle, jak panu się podoba styl prowadzenia obrad przez pana marszałka Szymona Hołownię? Pan Szymon Hołownia no, ma doświadczenie telewizyjne, ma oczywiście doświadczenie prezenterskie, włada dobrze językiem polskim, oczytany, ale te riposty, czasami takie żartobliwe właśnie uwagi. Czy pan jakby rzeczywiście tutaj zgadza się z takim prowadzeniem, takim stylem w polskim parlamencie? Więcej żartu, mniej kłótni, czy inaczej to jest? Myślę, że czasami uwaga żartobliwa jest lepsza niż kąśliwa uwaga, która dotyka do żywego akurat tą osobę, która jest, do której jest adresowana. Mieliśmy w przeszłości do czynienia przede wszystkim właśnie z taką próbą dosyć kąśliwych uwag. W chwili obecnej myślę, że to jest nowa jakość. Czy to będzie stały element polskiej polityki, tego nie wiemy. No bo przecież pan marszałek Hołownia też nabywa doświadczenia. Ale w moim przekonaniu coś się musiało wydarzyć, skoro jest... Beata taki... Szydło za chwilę będzie naszym gościem, który pani premier powiedziała, że Szymon Hołownia robi show z polskiego Sejmu. Polskiego Sejmu, co dawno nie było. Panie pośle, Beata Szydło za chwilę będzie gościem na naszej antenie, ale we wcześniejszym wywiadzie w Radiu Z powiedziała, że Szymon Hołownia no już trochę za bardzo robi show z polskiego Sejmu. Pan się nie zgadza z taką opinią. Nie, no tak, ja w poprzedniej swojej wypowiedzi bardzo krytycznie się wypowiedziałem co do stylu prowadzenia obrad przez pana marszałka. Rzeczywiście pan marszałek Hołownia pomylił salę obrad polskiego Sejmu z jakąś salą koncertową. To są dwie różne sytuacje i tak nie może być. No wczorajsze zachowanie... Ale 100 tysięcy osób ogląda obrady, panie pośle. Tego no jeszcze nie było. No widzi pani, no bo to są w pewnym sensie jakiegoś rodzaju igrzyska, tak? Ludzie doceniają sobie igrzyska, natomiast w tym wszystkim zapominają, co jest istotą polskiego parlamentaryzmu. Okay. O to zapytamy za chwilę panią premier. Panowie, czas biegnie, a my mamy sporo tematów. Ja zapytam panów o prezenty pod choinką, o prezenty gwiazdkowe. Dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie czytamy: nielegalni migranci gwiazdkowym prezentem od Donalda Tuska. Eurokraci w ostatniej chwili zdecydowali, że w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w sprawie mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Parlament Europejski niemal na pewno poprze te przepisy, a te następnie trafią pod dyskusję w Radzie Unii Europejskiej, którą prezydencja hiszpańska chce zwołać na 22 grudnia. Choinki już będą wtedy. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, to na spotkanie pojedzie przedstawiciel gabinetu Donalda Tuska, który najprawdopodobniej zgodzi się na propozycję Brukseli. Czytamy w GPC. Andrzej Grzyb, panie pośle, co pan na to? Czy rzeczywiście to będzie prezent pod choinkę? Pani redaktor, przede wszystkim trzeba powiedzieć, tak, że parlament jest jednym współustawodawcą, a Rada Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych to jest druga część współustawodawcy na poziomie europejskim. I to ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich będą decydować o tym, jak będzie tak zwana pozycja wspólna, czy też wspólne stanowisko państw członkowskich. Opinia nasza jest następująca, czy moja opinia jest następująca. To jest zły pomysł, przymusowa relokacja. Ona nie znajduje zrozumienia w państwach członkowskich i w moim przekonaniu ta regulacja w takim kształcie nie zostanie przyjęta przez Radę Ministrów do spraw wewnętrznych. I w konsekwencji również nie będzie szansy na to, żeby znaleźć wspólne stanowisko w ramach negocjacji między Parlamentem Europejskim a ministrami spraw wewnętrznych reprezentowanych przez prezydencję hiszpańską, która kończy 31 swoją tutaj pracę. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że kraje południa mają w tej sprawie problem, ale przymusowa relokacja nie rozwiązuje sprawy. Przykład. Czy takie samo zdanie będzie miała Platforma? Włoski tu jest pokazuje, znak zapytania. Że następuje daleko idąca rewizja wobec polityki migracyjnej, która jest powodem. Przykładem jest również Francja, która chce eksportować nielegalnych migrantów między Niderlandy.
Więc tutaj nastąpiły daleko idące zmiany, a wyniki wyborów w Holandii, gdzie wygrywa partia Wildersa, są oparte między innymi o stosunek Krzysztof Lipiec, panie pośle, społeczności do tego procesu. Panie pośle, PSL tu ma podobne stanowisko jak i PiS w sprawie tych nielegalnych imigrantów, tej relokacji. No ale czy podobnie będzie uważała Platforma? Jak pan to widzi? Taki właśnie prezent, czy to nie będzie prezent pod choinkę? Nie, no ja to czarno widzę, bo z całą pewnością, jeśli tak dojdzie do takiej sytuacji, że w Radzie Unii Europejskiej będzie uczestniczył przedstawiciel rządu Donalda Tuska, czego wcale Polsce i Polakom nie życzę. Cały czas jestem pełen optymizmu, że być może, że ten proces zostanie zatrzymany, wprowadzanie Donalda Tuska na urząd premiera. Z całą pewnością tak by było, gdyby przedstawiciel rządu Mateusza Morawieckiego uczestniczył w Radzie Unii Europejskiej. Wtedy mielibyśmy jasne stanowisko ze strony Polski, jasne stanowisko również co do tego, do tworzenia tak zwanej większości, aby w Radzie Unii Europejskiej nie doszło do tego nieszczęścia. No ja się cieszę z tego, że pan poseł Andrzej Grzyb ma podobne stanowisko jak moje środowisko polityczne, czyli jak Prawo i Sprawiedliwość, ale jestem jednak pełen obaw co do tego i że jeśli tak by się stało, że doszłoby tutaj do uzgodnienia pomiędzy Radą Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych a Parlamentem Europejskim, mielibyśmy wtedy powszechnie obowiązujące prawo i do tego bylibyśmy zobowiązani, żeby tę dyspozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wykonać. Sądzę, że jednak inne państwa też jeszcze pójdą po rozum do głowy, bo to, co dzisiaj widzimy w państwach starej Unii Europejskiej, ten ogromny, że tak powiem, bałagan, który jest wywoływany przez właśnie nielegalnych emigrantów, spowoduje to, że nastąpi ta refleksja, że tego typu sprawy nie powinny w ogóle mieć miejsca w ramach Unii Europejskiej. A na ten temat więcej już za chwilę z panią premier Beatą Szydło. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Grzyb, dziękuję Polskie bardzo. Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. A już za chwilę na antenie Telewizji Republika Beata Szydło, eurodeputowana o Prawo i Sprawiedliwość, była premier Polski.